W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się sokom owocowym, owocowo-warzywnym i warzywnym. Jakie soki warto spożywać, a czy w ogóle soki jest to dobra opcja dla osób, których celem jest zdrowe odżywianie się. Mianowicie, mówiąc o sokach, przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na włączenie do diety soków warzywnych. Stanowią one niezwykle cenne źródło witamin, składników mineralnych i innych związków bioaktywnych. Oczywiście soki owocowe też mogą stanowić swego rodzaju uzupełnienie diety, jeżeli są świeżo wyciskane, ale zwróćmy uwagę, że soki owocowe to często taka bomba, jeżeli chodzi o cukry łatwo przyswajalne, cukry proste i sacharoza. Więc dla wielu osób będzie to gorsze rozwiązanie, ponieważ jeżeli mamy nadmierną masę ciała, jeżeli mamy zaburzenia gospodarki węglowodanowej, na przykład o typie insulinooporności lub cukrzycy typu drugiego, to soki owocowe będą dla nas gorszym rozwiązaniem. Wtedy lepiej wybrać świeży owoc nieprzetworzony, nierozdrobniony, bo w takim owocu jest więcej błonnika pokarmowego i to stabilizuje naszą glikemię. Ale zwróćmy uwagę na soki warzywne, bo tutaj mamy do czynienia już ze prawdziwą skarbnicą związków. W ogóle warzywa to pożądany element w żywieniu każdego człowieka. Warzywa dostarczają znaczących ilości witamin, składników mineralnych, związków bioaktywnych, takich jak przeciwutleniacze, na przykład beta-karoten, witamina C czy też E. Też zaleca się, żeby co najmniej połowa rekomendowanej ilości warzyw była spożywana w postaci surowej. Jest to bardzo ciekawe odzwierciedlenie, ponieważ właśnie owoce w postaci surowej zawierają najwięcej składników. To te składniki chronią nasz organizm przed chorobami takimi jak choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, zaćma, zwiększone, przyspieszone starzenie się ustroju, czy też wspierają nasz czas takiej rekonwalescencji po różnych chorobach. Tak więc chcemy te składniki, ale z drugiej strony nie każdy z nas może przyjmować surowe warzywa i owoce. Jeszcze raz kładę nacisk, przede wszystkim warzywa. Więc jak można sobie tutaj pomóc, żeby te wszystkie cenne surowce móc dostarczyć? Jedną z opcji jest właśnie przygotowanie soków. Mianowicie soki to idealne rozwiązanie dla osób, które nie mogą spożywać surowych warzyw, bo przykładowo cierpią na choroby przewodu pokarmowego. Jeżeli mamy do czynienia z ostrymi stanami, na przykład ostre zapalenie błony śluzowej żołądka, dwunastnicy, choroba wrzodowa w okresie właśnie takiego zaostrzenia, czy też jakiekolwiek stany zapalne jelit, to wówczas idealnym odzwierciedleniem takiego zdrowego podejścia do diety i włączania warzyw będą właśnie soki, gdzie poprzez właśnie wyciskanie takiego soku pozbawiamy roślinę znaczącej ilości błonnika i przede wszystkim tych frakcji nierozpuszczalnych. Frakcje nierozpuszczalne błonnika mają dosyć silne działanie drażniące na błonę śluzową przewodu pokarmowego, zatem w dietach lekkostrawnych, jak ma to miejsce w zaostrzeniu chorób przewodu pokarmowego, właśnie zaleca się ograniczenie tej frakcji błonnika. I właśnie soki warzywne są taką formą ograniczenia podaży błonnika nierozpuszczalnego i dzięki temu taka osoba, która prezentuje choroby przewodu pokarmowego, może z powodzeniem soki warzywne spożywać. Inna sytuacja, kiedy soki warzywne są bardzo przydatne, to też sytuacja, kiedy nie mamy problemu z niedoborem błonnika, a nawet, powiedziałabym odwrotnie, spożywamy go zbyt dużo. I taka sytuacja może mieć miejsce u osób, które stosują diety roślinne. Diety roślinne, tak zwane plant-based diet, są bardzo pożądane, ale czasami ilość włókna pokarmowego, czyli błonnika, jest w tych dietach za dużo. No i też taka zasada, że co za dużo, to niezdrowo, tutaj też się sprawdzi, bo o ile błonnik jest bardzo potrzebny dla regulacji naszej perystaltyki, czyli zapobiega zaparciom, również dla regulacji różnych procesów metabolicznych, bo przecież błonnik pokarmowy to nie tylko funkcja taka prokinetyczna, przesuwanie masy kałowych w naszym jelicie, ale błonnik to też ważna substancja, która reguluje stężenie glukozy, lipidogramu, trójglicerydy na przykład w surowicy krwi są regulowane właśnie przez podaż błonnika, czyli pożądana jest ta frakcja, ale zwróćcie Państwo uwagę, że jak dostarczamy za duże ilości błonnika w naszej diecie, to też nie jest to pożądane. Przykładowo nadmierna ilość błonnika może podrażnić właśnie błonę śluzową przewodu pokarmowego, może sprzyjać biegunkom, a także może powodować zaburzone wchłanianie istotnych składników mineralnych, takich jak na przykład wapń, cynk czy też żelazo. Z drugiej strony też nadmierna ilość błonnika może zmniejszać wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszcz. Tak
takich witamin jak witamina A, D, E i K. Zatem jeżeli stosujemy typowo roślinną dietę, to warto też część warzyw właśnie spożywać w postaci soków warzywnych, bo wtedy pozbawiamy taką tkankę roślinną nadmiernej ilości włókna nierozpuszczalnego i tym samym mamy taką esencję kluczowych witamin i składników mineralnych oraz związków bioaktywnych, które ten sok warzywny nam dostarczy. Mówiąc też o sokach warzywnych, dlaczego warto je jeszcze spożywać? Mianowicie soki warzywne dostarczają też wody, a niejednokrotnie da się słyszeć wśród pacjentów, że mają problemy z wypijaniem płynów. Ja oczywiście jestem propagatorem picia naturalnej wody, ale wiem, jak czasami jest to trudne, żeby tylko w postaci wody dostarczać wszystkie płyny, które są rekomendowane w ciągu dnia. Dorosły, zdrowy człowiek bez chorób nerek i ciężkich chorób układu krążenia powinien spożywać około 6 do 8 szklanek takich płynów dziennie. I jeżeli spożywa mniej, no to nie jest to korzystne, ponieważ woda jest bardzo istotna i dla perystaltyki przewodu pokarmowego i jest też ważna dla wszystkich procesów biochemicznych, które zachodzą w naszym wnętrzu. Tak więc forma podaży płynów jako sok warzywny jest jedną z form urozmaicenia niejako tych płynów, które spożywamy na co dzień. Niezwykle ciekawym surowcem do wyciskania soków będzie kapusta. Kapusta jest niskokaloryczna, ale bardzo odżywcza. No, z drugiej strony powiedzą Państwo, że nie każdy może tą kapustę spożywać, bo faktycznie jest dosyć ciężkostrawna i po spożyciu takiej surowej kapusty możemy nabawić się szeregu dolegliwości gastrycznych. Ale właśnie w tej sytuacji idealnym zamiennikiem, czy też substytutem kapusty w stanie surowym będzie sok właśnie wyciskany z kapusty. Sok wyciskany z kapusty to cenne źródło witaminy C, ale również beta-karotenu i znajdziemy w niej również związki siarki, żelaza, magnezu oraz potasu. I taki wyciskany z kapusty sok z powodzeniem sprawdzi się w dolegliwościach gastrycznych, na przykład w chorobie wrzodowej żołądka, dwunastnicy, ale także w chorobach zapalnych jelit, jak na przykład wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Taki sok z kapusty może być też używany wspierająco, na przykład u osób, które mają niedokrwistość, ale także w chorobach układu oddechowego, również jako wzmocnienie naszego układu immunologicznego. Dlaczego? Ponieważ sok z kapusty działa przeciwwirusowo oraz przeciwbakteryjnie. Dodatkowe walory takiego soku z kapusty to też działanie antyoksydacyjne, przeciwcukrzycowe i tak zwane kardioprotekcyjne, czyli ochraniające nasze serce i generalnie układ sercowo-naczyniowy. Sok z kapusty zdecydowanie będzie bardziej lekkostrawny niż surowa kapusta, a jeżeli nie do końca jesteśmy przekonani, to możemy jeszcze dodatkowo do takiego soku dodać na przykład majeranek czy też kminek. Bardzo wartościowe przyprawy, które jednocześnie wpłyną korzystnie na pracę przewodu pokarmowego. Ja osobiście używam wolnobrodowej wyciskarki poziomej, która jest bardzo ergonomiczna w użyciu. Dodatkowo nie zapycha się i bardzo łatwo jest ją wyczyścić. Taka wolnobrotowa wyciskarka pozwala na uzyskanie soku o bardzo wysokiej wartości odżywczej. O wiele lepsza opcja niż przy wykorzystaniu standardowych sokowirówek. Dlaczego? Ponieważ składniki w trakcie używania takiej wolnobrotowej wyciskarki nie utleniają się. Dzięki temu finalny produkt, który uzyskujemy, charakteryzuje się o wiele wyższą zawartością witamin, składników mineralnych, enzymów oraz także innych składników bioaktywnych, które wpływają korzystnie na nasz organizm. Ja osobiście też używam właśnie Alpha Pure, tutaj wyciskarki. Dlaczego? Ponieważ właśnie pozwala na uzyskanie tego drogocennego soku. Jeżeli byliby Państwo zainteresowani tą wyciskarką, to serdecznie odsyłam do linku, który Państwo znajdą w opisie do tego filmu. Jest ta wyciskarka elementem tego właśnie bloczka reklamowego i też specjalnie dla osób oglądających mój kanał przygotowaliśmy specjalny rabat w wysokości 8%. Jeżeli zdecydują się Państwo na zakup wyciskarki, to nie zapomnijcie Państwo użyć tego kodu rabatowego, dzięki temu cena będzie niższa. Idealny pomysł na sok to też sok z selera naciowego. Pewnie dobrze Państwo znają to ciekawe warzywo. Sok z selera naciowego jest idealnym odzwierciedleniem dla osób z chorobami metabolicznymi. Mianowicie, jeżeli cierpią Państwo na choroby takie jak cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego, to sok z selera naciowego będzie idealnym odzwierciedleniem. Sok z selera naciowego to sok, który charakteryzuje się jedną z najwyższych zawartości flawonów, związków antyoksydacyjnych. Sok z selera naciowego
owocowego potrafi obniżyć ciśnienie tętnicze krwi, zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe. Jest też korzystny, jeżeli chodzi o regulację lipidogramu. Obniża stężenie trójglicerydów, cholesterolu frakcji LDL. Sok z selera naciowego to też bardzo dobry pomysł dla osób, które chcą schudnąć. Mianowicie taki sok, jak się okazuje, jest warzywem dosyć niskokalorycznym. W 100 gramach dostarcza tylko 13 kilokalorii i ponadto też wpływa na procesy metaboliczne, obniżając stan zapalny, tym samym ułatwiając proces redukcji masy ciała. I też mówiąc o zastosowaniu selera naciowego w postaci soku, to zwróćmy uwagę, że jest zalecany jako wspomaganie chorób przewodu pokarmowego. Również może być korzystny w stymulowaniu produkcji mleka przez kobiety karmiące oraz także może regulować gospodarkę hormonalną, jeżeli chodzi o hormony kobiece. Kolejnym idealnym pomysłem na sok z warzyw jest sok z marchwi. I taka szklanka, kubek soku z marchwi, około 200 do 250 ml, pokrywa aż 400% dziennego zapotrzebowania na beta-karoten i pozostałe karotenoidy. Warto pić sok z marchwi, ponieważ wpływa korzystnie na narząd wzroku. Beta-karoten zawarty w soku z marchwi chroni przed pogorszaniem funkcji widzenia, które jest związane często ze starzeniem się ustroju. Chroni przed zaćmą oraz ślepotą. Dodatkowo składniki antyoksydacyjne zawarte w soku z marchwi chronią przed utlenianiem niekorzystnych lipoprotein LDL. Ponadto potas i magnez zawarty w soku z marchwi wspiera działanie naszego serca. I też myślę, że nie muszę Państwu o tym mówić, że picie soku z marchwi wpływa korzystnie na kondycję skóry i na jej promienny wygląd. Dodatkowo też taki sok z marchwi będzie się różnił tym od jedzenia surowej marchwi, że jest po prostu lepiej przyswajalny. Pozbycie się nadmiaru błonnika z marchwi powoduje, że składniki bioaktywne zawarte w tym soku lepiej się przyswajają i faktycznie regularne wypijanie soku z marchwi przyczynia się do znaczącego podwyższenia stężenia beta-karotenu w naszym osoczu. Kolejnym idealnym pomysłem jest sok z buraka. Jak się okazuje, sok z buraka jest nawet uznanym środkiem ergogenicznym. A co to oznacza? Zwiększa zdolności wysiłkowe. Dzięki soku z buraka mamy o wiele więcej siły w trakcie biegania, wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z wysiłkiem fizycznym. A dlaczego tak się dzieje? Ponieważ burak zawiera azotany, które z kolei zwiększają biodostępność tlenku azotu. A tlenek azotu ma działanie rozszerzające nasze naczynia krwionośne, czyli usprawnia przepływ krwi przez naczynia, dodatkowo też reguluje ciśnienie tętnicze krwi. Czyli nie tylko sportowcy, czy w ogóle osoby aktywne fizycznie mogą skorzystać z soku z buraka, ale też osoby, które borykają się ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. Więc w stanach po zawale mięśnia sercowego, ale też właśnie w nadciśnieniu tętniczym krwi, dobrym rozwiązaniem jest właśnie sok z buraka. Ponadto sok z buraka zawiera betainę oraz betacyjany i one dodatkowo zmniejszają kruchość naczyń krwionośnych i jeszcze intensyfikują ten korzystny wpływ na nasz układ sercowo-naczyniowy. Sok z buraka to też wsparcie naszego układu odpornościowego, a dodatkowo już wcześniej wspomniana betaina usprawnia przyswajanie białek z pożywienia oraz także wspiera detoksykację, czyli odtruwanie niejako, która zachodzi w naszej wątrobie. Mówiąc o soku z buraka, możemy tam również znaleźć witaminy z grupy B, magnez, żelazo oraz cynk. Oczywiście warto pamiętać, że burak może mieć pewne właściwości przeczyszczające, zatem przed pierwszym spróbowaniem warto wypróbować w warunkach domowych i zobaczyć, jak organizm reaguje. Aczkolwiek umiarkowane ilości soku z buraka przydadzą się każdemu z nas. Na co dzień przygotowując soki wyciskane z warzyw, oczywiście możemy dodawać do nich odrobinę owoców, ale pamiętajmy, że przede wszystkim wyciskarki są idealne do otrzymywania soków warzywnych. I o ile połączenie selera naciowego z jabłkiem, z niewielkim dodatkiem jabłka, będzie korzystnym rozwiązaniem smakowym, o tyle największe walory zdrowotne uzyskujemy po prostu z wykorzystania soków warzywnych.